Witam serdecznie, moim gościem Paweł Saruga, Dom Weselny Sylwia. Witam serdecznie. Paweł, nowy nabytek, nowe miejsce w bramce, nowa osoba, która ma trzymać z tyłu tak naprawdę, żebyście goli nie stracili. Dzisiaj się nie udało, nie tylko tobie, ale całej formacji defensywnej. Przegrywacie dzisiaj z Goldteamem dość pokaźnie. Dlaczego? Powiem ci, wiesz, pierwsza sprawa, wracam po kontuzji konkretnej. Na razie jest dobrze. No z tego, co wiesz, chłopaki zadzwonili, czy bym nie zabronił, wiesz, troszeczkę byłem zdziwiony, bo myślałem, że jeszcze sobie odpuszczę, ale co myślę, a co tam trzeba spróbować, nie? Nie wiem, no tak patrząc na te mecze, co ja byłem, no to brakuje z tyłu strasznie. Nawiązując do twojej odpowiedzi, to znaczy wypowiedzi, jak dzwoni Sylwia, to się takiej drużynie nie odpowiada, nie odmawia, prawda? No dokładnie, powiem ci, wiesz, czekałem cierpliwie, aż to się odezwie, nagle zadzwonili, fajnie, wiesz. Tylko, że no tak jak mówię, no patrząc na poprzednią rundę, sezon, no to powiem ci, że no braki są straszne. Dzisiaj wyszliście w najmocniejszym składzie tak naprawdę. Wrócił Piotrek Gnieć, był Mateusz Wilk, reszta, doszedł Mariusz Merklinger. Także dzisiaj paka była konkretna, jednak Gold Team potrafił was dobrze zetronizować. Nie, no Gold Team dzisiaj byli zgrani strasznie, piłka chodziła, wybieganie chłopaki, a nie. A tutaj no brakuje. Jakby było lepsze krycie u nas, to na pewno nie byłoby 5 bramkami, nie? Ta porażka powoduje to, że będziecie mieli delikatny problem, bo jeszcze nie macie pewnej pierwszej piątki, co jest zawsze taką, powiedzmy, domeną Domu Weselnego Sylwii, żeby najpierw piątka, a potem liczymy na wyższe miejsca. Co znaczy zrobić w tej przerwie świątecznej? Odpoczynek, reset, wyłączamy się z piłki futsalowej, czy jakieś treningi? No pierwsza sprawa, na pewno reset się przyda, a potem no, trzeba coś działać, bo to tak... Szczerze, no troszeczkę słabo to wygląda, jak na Dom Weselny Sylwia, nie? Sam jestem do tego nieprzyzwyczajony. Personalia chyba są na tyle dobre, że na okienku nie ma chyba co szukać tutaj jakichś nowych wzmocnień, nowych osób, bo ławka naprawdę jest bardzo, bardzo mocna. No jeszcze jak wróci Tomek Owsianka, tam jeszcze nie wiem, bo nie znam tak jeszcze wszystkich chłopaków. No jak powracają, to myślę, że na wiosnę coś to będzie lepiej wyglądało, nie? Tego życzę i wesołych świąt przy okazji dla ciebie i całej drużyny. Wzajemnie, dziękuję ślicznie.